Ty jakoś tak znasz ten nowy system. Dzień dobry, Żanetko. Witam cię Dzień bardzo dobry. Witam serdecznie. Was. Witam Was bardzo. Bardzo cię witam serdecznie. Coś cię niepokoi? Kogo? Zastygł. No ciebie. Ja taki zagubiony. Wyglądasz. Nie, bo coś dźwięk zaczął jakoś tak latać i nie wiedziałem. Nie usłyszałem. To chyba tam u ciebie. Nie u mnie? Nie. Nie? A to może u Żanetki. To tam. No tutaj deszcz zaczął tak mocno padać, więc o. może gdzieś. A to może. To zaraz. Żanetko, powiedz mi, czy ty chcesz przedstawić swoje punkty? Nie, proszę cię, żebyś ty przedstawiła. Nie, ja przedstawić nie będę. Ja też proszę, żeby Halineczka przedstawiła. Nie, ja nie będę przedstawiać punktów, dlatego że to nie są moje punkty. Ale to nie szkodzi, można przedstawić, prawda? Tak, przedstawię to miło i sympatycznie. My jesteśmy zgodni tu z Dareczkiem. Dobrze, ale ja dowodzę. Proszę bardzo. Ja mam punkciki obok siebie. Oddajemy się w twoje ręce. Super. Dobrze. Żanetko, proszę cię w takim razie wyłącz mikrofon, ale na Skype. Dobrze? I pełny relaks. Spokojnie. Darku, ty też zrelaksuj całe ciało i umysł. Ale weź parę pogłębionych oddechów. Pozwalając ciało na relaks. Całkowite rozluźnienie, zrelaksowanie wszystkich mięśni. I powolutku opadasz ciężarem ciała głęboko, coraz głębiej i głębiej. Za chwilę policzę od 5 do 1, a ty będziesz w tym czasie relaksował ciało i umysł. Coraz bardziej i bardziej. 2 i 1. Za chwilę, Darku, policzę od 1 do 3, a na 3 połączysz się z ciałem subtelnym Żanety. 1, 2 i 3. Widzisz Anetę? Tak. Sprawdź najpierw, czy to jest ona, czy to jest jej DNA. Sprawdź dokładnie. I tak. No teraz powiedz mi, jak wygląda. Jak się prezentuje? Prezentuje się dobrze. W takim domu z drewnianych bali, bardzo ładny dom, bardzo jakby taki zadbany, zresztą cały czas Żaneta tam się krząta i jakby się przygotowywała na to, nie wiem, że może ktoś przyjdzie. Zajęta jest taka bardzo, ale emocjonalnie jest tak, że chcę uwolnić radość, ale jakby ona się transformuje w takie coś, co wchodzi w dół jej ciała i obciąża. Nawet tworzy się obawa, coś takiego, że pojawia się ekscytacja, która zamienia się
obawę, że na przykład jak się na kogoś czeka, że takie odczucie, że coś się chyba stało albo stanie się. I to właśnie coś takiego jest, co przeszkadza tą radość w pełni uwolnić. Jest taka w ciągłym ruchu, jakby chciała się czymś zająć i wtedy może właśnie tej obawy nie czuję tak bardzo, albo nie skupia się na niej. Poproś, żeby się zatrzymała. Zwróciła na ciebie uwagę? Tak. Wie, że jesteś? Poznała cię? Tak. Tak. Dobrze. Pozwolisz mi z nią porozmawiać? No, jeden, dwa i trzy już. Żanetko. Słucham. Dzień dobry. Dzień dobry. To już jesteśmy tak, jak chciałaś. Chciałaś, żebyśmy przyszli? Oczekiwałaś? Tak, ja to oczekuję. Aha, oczekujesz. Ale czy czekałaś na nas? Nie. Nie? Nie na was. A na kogo? Albo lub czego oczekujesz? Na co czekasz? Na rodzinę. Aha, na rodzinę. Często do ciebie przychodzi? No nie. Są chyba zajęci albo coś ich zatrzymuje. Aha. Czyli nie spodziewałaś się nas, nie spodziewałaś się Darka i mojego głosu? Ale jestem gotowa na spotkanie. Świetnie, to cudownie. Tak naprawdę poprosiło nas o to spotkanie twoje ciało fizyczne. A ja bym chciała wiedzieć, czy ty zgadzasz się na to nasze spotkanie. Powiedz. Ja zgadzam się. Aha. Wejdźcie. Dobrze. A powiedz mi, czy jest coś, nad czym moglibyśmy wspólnie popracować? W czymś pomóc ci lub asystować? Możemy wspólnie poczekać. Wspólnie poczekać. Dobrze, możemy poczekać, ale twoje ciało fizyczne prosiło o sprawdzenie pewnych punktów, pewnych spraw. I dlatego tu jesteśmy. Ale nie zrobimy nic wbrew twojej woli. Muszę uzyskać od ciebie zgodę na to, żebyśmy mogli z tobą tu zostać, to jest raz, a dwa, żebyśmy ewentualnie posprawdzali różne punkty albo sprawy. Czy zgadzasz się na to? Zaczynam być podejrzliwa. Dlaczego? Bo tłumaczę wam, żebyście weszli, usiedli. Nie musisz cały czas pytać. Możemy zostać w twojej przestrzeni z wielką przyjemnością, ale jeśli będzie coś do przerobienia, jakąś pracę do wykonania, to muszę... Ja wszystkim się zajmę. Ty się chcesz wszystkim zająć? Tak, nie musicie tutaj nic robić. Bądźcie gośćmi. Dobrze. Ale musisz zrozumieć na przykład taką sprawę. Twoje ciało fizyczne pyta mnie, dlaczego jest wykorzystywane przez innych. Ciągle. Ciągle podobny schemat. Ale ja nie czuję się wykorzystywana. Ja chcę to przygotowywać, tą przestrzeń dla innych. A kiedy zajmiesz się sobą? Jak oni już przyjdą. Aha. Wtedy wszystko wróci do normy, ale teraz muszę być gotowa. A jak dawno wyszli lub kiedy przyjdą? Myślę, że niebawem przyjdą. Aha. Jak długo czekasz na nich? Długo na nich czekasz? Żaneto? Długo. Długo? Co się dzieje, powiedz? Zrobiło mi się przykro. Przykro. Dlaczego?
Dlatego, że o to pytam? Zatęskniłam. Tęskniesz. Pomożemy ci sprawdzić, gdzie oni są i kiedy przyjdą, ale muszę mieć twoją zgodę na to. Jeśli udzielisz nam tej zgody, to będziemy mogli trochę zacząć popracować. Zgadzasz się na to? Tak. Dobrze. Bardzo ci się smutno zrobiło i przykro. Już jest dobrze. Już jest lepiej? Czy odczuwasz tę przykrość? Nie mam. Już nie ma? Odleciała? Nie. Szybko sobie radzisz z takimi emocjami. Bo muszę być silny, jak wrócę. Nie chcę, żeby mi było smutno. Okej. Wyobraź sobie, że twoje ciało fizyczne też pokazuje olbrzymią siłę radzenia sobie w życiu. Często w dużej samotności. Ja tu nie czuję się samotna, bo wiem, że oni przyjdą. Tylko no teraz jestem, na chwilkę. Teraz czujesz się na chwilkę samotna? Nie, na chwilkę jestem sama tu. Okej. Zwykle jest dużo istot w tej przestrzeni? Nie, ja na nich czekam. Ty na nich czekasz. Dobrze. No dobrze. To w takim razie zostaw mnie z Darkiem. Darku, rozłącz się. Wróć do swojego oddechu. Co czułeś, przypuszczając Renetę? No właśnie taką hardość. Tak. Taką opiekuńczość, chęć, żeby przestrzeń była porządkowana, gotowa. I to powodowało, że właśnie ona jakby nie czuje, ciało subtelne nie czuje w ogóle upływu czasu, że nie wiem, że czeka dzień, dwa, miesiąc czy rok. Jest tak to silne w niej, to, że przyjdzie ktoś, że w ogóle nie ma takiego odczucia, że jej się dłuży. Ale gdy był taki moment właśnie, ile czeka chyba, czy nie pamiętam już, co to za słowo wyzwoliło ogromne, tak, że ledwo opanowała płacz. Tak zalało ją taka emocja. Ona chyba na rodzinę czeka. Jest takie odczucie, że na męża i syna. Synka. Dobrze. Chciałabym, Darku, żebyś spojrzał, gdzie jest ciało fizyczne Renety w tej chwili, kiedy ona jest w tym domku? Ono jakby wyszło może szukać ich i w życiu, tak jakby na wszelki wypadek. Jakby mieli nie wrócić, to chce im iść z pomocą. Może naprzeciw wyjść. To tak się odczuł. Okej, czyli są w pewnym oddaleniu od siebie. Dobrze. Teraz chciałabym, Darku, żebyś spojrzał moment narodzin Renety. Gdzie jest? Czy jest w tym samym miejscu, czy jest w innym miejscu? Ma jeden, dwa i trzy. W innym miejscu. To znaczy nie, moment narodzin jest już w tym miejscu. Jest w tym miejscu. Przychodzi tu. Ciut przed narodzinami. Okej, czyli... rozumiem. Dobrze. Tam zostawia jakieś życie. Jakby się składa w całość. Jakby to część świadomości z fizyczności wraca, integruje się to, ona podejmuje dalsze poszukiwania. Podejmuje właśnie, ale tu jest coś jakiegoś takiego niezrozumiałego. Ona jakoś jakby egzystowała nie wiem, na dwóch liniach czasowych, bo jest jakieś takie rozdzielenie, że
że trochę odrzuca te wcielenie. Poprzednie na przykład wcielenie, z którego wraca, to jest takie niespełnienie, że to nie. Tam nie było ich. Tam nie było tych, na których czeka, tak? Tak, tak. Właśnie to się nie zadziało. I to jest jakieś takie strasznie trudne dla niej. Takie pogubienie jest i dalej właśnie czeka, ale neguje, jakby odrzuca tam to doświadczenie, wyrzuca. I daje sobie tu szansę i znowu uporządkowuje przestrzeń, jakby znosi chyba te doświadczenia z bieżącego życia, gdzieś tutaj próbuje układać, ale wnosi właśnie to oczekiwanie i sposób, jakby charakter, ten natura chce też przejawić w fizyczności właśnie, to potrafi właśnie w tej samotności wytrwać, bo ona wie, że ona doprowadzi ją do spełnienia. To może pokrętnie wyglądać, ale to oczekiwanie jest tak głębokie, że ona tu nie odczuwa, nie chce, może blokuje w sobie odczucie samotności, które jest. Przez to jest, właśnie pokazała. Wnosi to na plan fizyczny, jakby tam też może tworzyć jakieś dziwne schematy myślowe i podejście do życia. Czy będąc tutaj, w tym oczekiwaniu, tworzy blokady, które nie pozwalają iść do przodu? No zdecydowanie tak. Właśnie gdyby zaczęła robić coś oprócz tego porządkowania i oczekiwania, no to może przegapiłaby coś. Ten powrót chyba. I no, czy zaniedbałaby to ognisko domowe. I wtedy to by było niedobre. Zapytaj Żanetę, czy przypomina sobie ten moment, kiedy była z tymi, których oczekuje? Tak. Aha. A może nam pokazać, kiedy to było? W jakich może. Okolicznościach? To idźmy tam. Na 1, 2 i 3 już. Gdzie jesteśmy? W jej życiu, w takim dawnym życiu, jest kobietą młodą, świeżo poślubioną, która już urodziła synka, 2-letni mniej więcej chłopczyk, blondynek taki. I oni jadą gdzieś z tym mężem, cała rodzina generalnie i z jakąś służbą, wydaje się, taki z tyłu za nimi jadą. Ludzie, wozy w ogóle, oni na takim wozie odkrytym jadą, podziwiają widoki, a za nimi cały chyba ich dobytek, tak jakby się przenosi gdzieś. Czy bardziej jest odczucie, że Żanetę przenoszą do miejsca, gdzie jej mąż ma jakiś dworek, czy jakieś domostwa, czy jakąś tam chyba nawet wsie są pod jego władaniem. Ona się cieszy, bo jest bardzo spełniona. I osiągnęła w pewien sposób spełnienie już, bo ma męża, dziecko. Ma to fantastyczna emanacja tej miłości, tej relacji. A i dodatkowo jeszcze jedzie do nowego domu, o którym marzy, jest podekscytowana, że będzie tam panią, jakby ludzie męża bardzo ją też polubili. No naprawdę niesamowite szczęście, tak. No i tam jest taka sytuacja, że po drodze napadają ich jacyś ludzie i z jej perspektywy nie widać, że oni giną wszyscy, ale niestety giną. Ona też? Wszyscy, to znaczy wszyscy, ta rodzina, bo gdzie nie wszyscy zginęli, natomiast chodzi o to, że ona tak bardzo neguje tą śmierć, że w ogóle nie dopuszcza tego, że umarli. W efekcie coś się dzieje takiego, że przestrzeń, która się otwiera po drugiej stronie już po opuszczeniu ciała, powoduje, że ona nie idzie dalej. Natomiast syn i mąż tak,
A ona jakby chce odtworzyć, to znaczy, ja mówię, jak to się dzieje, a z jej perspektywy to ona nie umiera. Tak, ona nie myśli świadoma tego, ona że... nie, do, nie, ona bardziej nie chce dopuścić, że to szczęście się kończy, to się nie może skończyć. W efekcie trafia do takiej przestrzeni, takiej jakby wymyślonej, na podstawie tego pragnienia, żeby to trwało, to szczęście, w której oni są. Ich jakby emanacja, jakby zczytać kształty, ale nadać innego charakteru. Oni zaczynają być, oddalać się od niej. Mąż zaczyna być chłodny, nie chce z nią, kłaść się do jednego łoża z nią. Ten synek taki dziwny unika jej i ona zaczyna cierpieć, nie wie, co się dzieje. Przecież udało im się, przeżyli taką trudną sytuację, są razem, przecież byli szczęśliwi. Ona się stara, niesamowicie się stara. A oni cały czas są chłodniejsi. Mąż już prawie na nią nie patrzy i w pewnym momencie mówi, że Marysiu, ja muszę cię na chwilę opuścić, zabiorę Jasia i pojedziemy do moich rodziców, bo mój ojciec choruje, ale my wrócimy, ty to wszystkiego doglądaj, opiekuj się, my wrócimy. I odjechali. A ona jakby czeka na nich tam cały czas i po prostu tęskni. Ma nadzieję cały czas, że oni wrócą i wszystko znowu będzie tak jak wtedy. Czy to jest właśnie tam ją zastaliśmy krzątającą się na początku? Nie, ten dom jakby jest trochę inny. Nie chcę mówić, bo to jest nadużycie, bo żona jakieś remonty i jakby przemeblowuje to, przybudowuje, bo to było za dużo powiedziane, ale jakby chce dostosować coś gdzieś z jakiegoś innych żyć, coś, jakiś element chce dodać, który uważa, że byłoby im miło, jak taki element będzie, to będzie tak bardziej sympatyczniej tam. Stara się, naprawdę się stara. Darku, w tamtym miejscu poszukaj najbardziej świadomej cząstki Marysi. Ona jest taka bardzo taka przygnębiona, ta cząsteczka. Mogę z tą cząsteczką świadomości w tamtym momencie porozmawiać? Marysiu? Tak. Powiedz mi, czy jesteś świadoma tego, że opuściłaś swoje ciało fizyczne? Ja tak i chcę żyć. Ale chcesz żyć, tak. Powiedz mi, w momencie, kiedy spotkałaś męża i synka, rozpoznałaś w nich rzeczywiście swojego męża i syna? Ja poznałam męża, od razu się w nim zakochałam. Tak, wiedziałam, że to ten jedyny, tak. Okej. Chodzi mi o ten moment, kiedy już wyszłaś z ciała fizycznego, kiedy oboje zginęli, cała trójka zginęła. Jesteś świadoma tego, że nie żyjecie? Ale tylko ja to czuję. Cała reszta żyje w przekonaniu, że trwa dalej. Co każe ci tak wierzyć, że tylko ty czujesz, że już nie jesteś w ciele fizycznym? Jakaś forma szoku, która utrzymuje ten stan. Nie chcę to się rozładować, rozpaść. Trzyma tamte wspomnienie. Czy wspomnienia. Nie chcę zauważyć, że to się już skończyło. Chcę tym trwać. Dobrze. Zostaw mnie z Darkiem. Darku, rozłącz się, wróć do swojego oddechu. Czy Marysia rzeczywiście jest świadoma tego, że opuściła swoje ciało fizyczne, a cały czas utrzymuje, że tamci żyją? Ta część świadoma tego, że umarła, tak, jest tak zgnieciona,
Aha. że nie daje rady się przebić. Ona chce Okej. żyć, ona chce istnieć, ona chce wybierać, kreować, a cała reszta żyje w przeszłości. Dla niej to teraźniejszość jest i prawda taka o tym, że to życie trwa. Wróćmy do tego momentu, kiedy ona ich spotyka. Widzi, rozpoznaje swojego męża, swojego syna. Sprawdź, Darku, czy to rzeczywiście są te istoty ludzkie, czy to jest coś innego. Nie, to nie jest, to nie są. To tak jakby zrobić szczyt, postawić takie właśnie projekcje, bo one nie zachowują się jak, ale wyglądają tak. I te relacje jakby się rozpadają, ona tego nie rozumie i chce jeszcze bardziej się starać, żeby oni jakby, no, żeby ta rodzina znowu Była w była całości. szczęśliwa. Czy możemy powiedzieć, że to są hologramy? Można tak powiedzieć. Bardzo takie rzeczywiste. Rzeczywista. Sprawdź, Darku, kto kieruje tymi hologramami, kto projektuje te hologramy. Insekty. Insekty mają taką technologię i jakby jakieś oprogramowanie każe się tym hologramom w odpowiedni sposób zachowywać. Powiedzieć, że wychodzą, czy ewentualnie nie zauważać, czy zachowywać się w taki sposób, ale być tam. Tak, a teraz spójrz na Marysię i powiedz mi, czy ona ma jakiś program w sobie lub jakiś implant, który pozwala jej odczytywać w ten sposób, że w hologramach widzi swoich bliskich. No tak, ma. Utrwalono tymi implantami ten stan potrzeby zachowania tego doświadczenia. No więc utrzymuje i można tam, wydaje się, postawić dowolną inną osobę i uaktywnić jakiś podprogram w tym implancie, który będzie kazał jej widzieć w innej osobie męża, na przykład, czy Męża. syna. Czyli ma tutaj taki implant, który każe jej widzieć tak, a nie inaczej, tak jak program wskazuje, tak jak jest zaprogramowane. Włączyć daną osobę ze wspomnieniem, czyli zniekształcić obraz. Dobrze, to w takim razie chciałabym, żebyśmy teraz wrócili jeszcze do tego momentu, tuż przed wypadkiem, przed napadem. Możemy tam wrócić? Już. I teraz chciałabym, żebyś spojrzał na to w zwolnionym tempie, z pewnej odległości i rozbierzesz to wszystko z fizyczności. Zostawisz tylko i wyłącznie energetyczne spojrzenie na planie energetycznym. Chciałabym, żebyś zobaczył, jak się zachowuje energia Marysi. Puszczamy. Za moment jest napad. To było ustawione przez jednego z ludzi, który zdradził, który wziął jakieś pieniądze. Znowu, zanim do Marysi dojdziemy, to jeszcze trzeba powiedzieć, że jej mąż miał pewnego rodzaju obawy, bo gdzieś rozumiał, czy miał świadomość tego, że są pewne rodziny czy miejsca, które są mu nieprzychylne i też jakby no, musiał przyjąć taką, znaczy nie musiał, ale przyjął taką wersję, że mogą zostać napadnięci, co się tam wydaje się zdarzało. Zdarzało. Natomiast Marysia i oni wszyscy jakby ściągają te energie, które przykupiły tego człowieka, Który którego, zradził. tak, i w momencie, kiedy Marysia to wszystko zobaczyła, że nadjeżdżają konni i nie próbują się nawet zatrzymać, tylko no, takim impetem wpadają i to w niej następuje właśnie forma takiego szoku. Ja bym powiedział, nawet tak to jest gwałtowne, z tej radości jest po prostu obniżenie tak mocne, że wydaje się, że ona ginie
przed tym, aż ją przebijają taką szablą. Wydaje się, że ona wcześniej umiera na zawał serca i jakby wychodzi z ciała przed tym, aż faktycznie zostanie. Ciało zostaje zranione. I jest tak olbrzymi szok, obawa właśnie, ściśnięcie, że tu ona, że tak to szybko jest, że ona nawet nie rozumie, co się stało. Nie rejestruje tego faktu, bo umiera tak, przed na tym ten zawał wydarzeniem. Sera, tak jakby wyprzedzając ten cios. Ale Dobrze. Nawet zdarzenia jakby ten, tak bardzo się wykształca w niej taki lęk, że całe ciało po prostu aż sztywnieje im. Spójrz z oddali, powiedz mi, czy z jakiego powodu ona tak to odbiera? Widząc nadjeżdżających zbirów, jakkolwiek ich nazwać, tak jakby wiedziała, co się stanie? Nie wiedziała, ale odczuła, że stanie się coś złego. Złego. Bo i mąż wygenerował emocje. Ten zdrajca jakby czuł, że to już właśnie nadchodzi. Było pewnego rodzaju zdenerwowanie w całym tym orszaku, czy nie wiem, jak to nazwać. I w tym momencie ona odebrała, że taką skazę, jakby coś naprawdę złego, to naprawdę tam czuć. W bezfizyczności to tak jakby tam wrzucił taką energetyczną bombę albo okopcił to jakimś takim dymem i to w zasadzie wszyscy wyczuli, chyba nawet konie. Dobrze. Chciałabym teraz, żebyś powiedział mi, którędy ona wychodzi przed tym incydentem jeszcze. Tym właśnie serce, które przez... Serce. Ona już jakby pękło. Dobrze. To jest jakby się przestraszyć, po prostu iść na totalnym chillu i zamyślić się i ktoś tak wystraszy, że po prostu następuje wręcz śmierć. I kompletnie totalne zaskoczenie. Jest także tak zaskoczenie, że ona nie rejestruje faktu, że umiera. Powiedz mi teraz, patrząc też z perspektywy, możesz tutaj wrzucić już fizyczność. Powiedz mi, jaki był cel tego napadu? Wiemy, że jeden z osób zdradził, podał, którędy będą jechać. Cel rabunkowy, typowo. Rabunkowy. Dlatego, że tam cały majątek, cały posag, który Marysia dostała, był właśnie w nawozach. Okej, czyli cel rabunkowy, co w dawnych czasach nie było w pewnym sensie niczym dziwnym. Powiedz mi, gdzie jesteśmy, ten moment ataku, gdzie jesteśmy geograficznie? Małopolski, albo może na granicy Małopolski i Podkarpacia w obecnych Polsce, oni jechali dosyć daleko w kierunku obecnej Ukrainy. Aha, w tamtym kierunku. Powiedz mi historycznie, jaki możemy tutaj przyłożyć czas, wiek, 1597 rok, wydaje się, to się zdarzyło. Dobrze. Okej. Jeszcze chciałabym, żebyśmy się zatrzymali w tym momencie, kiedy Marysia wychodzi, wyskakuje z ciała. Przez to serce, które pękło. I chciałabym, żebyś mi pokazał, czy ona w tamtym miejscu tego rabunku została. Czy jej ciało subciało tam tak, zostało. Zostało. I dopiero później jacyś chłopi pochowali ich tam obok tego miejsca zdarzenia. Rozumiem. Pochowali ciało fizyczne. Całych, wszystkich, którzy zginęli. Ale tak. Chciałbym, żebyś spojrzał i powiedział mi, czy ciało subtelne tam zostało. Nie, nie, ciało subtelne poszło. Poszło do wyobrażenia domu, do którego najechała. Bo jej mąż opowiadał,
Dobrze. jak to wygląda, co tam jest, i ona na podstawie tego tam się przeniosła. Dobrze, odnajdźmy ten dom w tamtym 1597 roku i spójrz na ten dworek, ten dom, który tam był, i powiedz mi, czy ona w dalszym ciągu w tamtym miejscu jest. I ciało subtelne. Nie, to jest. To nie jest tamto konkretne miejsce, tylko stworzone w jej wyobraźni w przestrzeni energetycznej. Okej. Okay. To jest, zostało stworzone przez insektoidów, ta przestrzeń? Czy ona sobie je wytworzyła? Ona na podstawie... Jej wyobrażenia. Tak. Czyli ona stworzyła. Tak, ale pod kontrolą insektów, którzy nie jakby... Wyczuwając tą sytuację, nie umożliwiły jej zorientowanie się, że nie żyje. Właśnie chciały utrwalić ten stan. To był idealny moment, żeby nawet ją zaimplantować i właśnie stworzyć i podstawić jej te hologramy. Te hologramy. Dobrze. To w takim razie, ponieważ wszystko się zadziało w mgnienie oku, tak, powiedz bardzo mi... szybko. Czy w tym momencie, kiedy ona wyskakuje przez to pęknięte serce, jest w tym momencie zaimplantowana? No, można tak powiedzieć, bo to jest taki bardzo duży błysk, tak błyskawiczny, że ona się przenosi do domu, nie pamiętając, w jaki sposób tam dotarła. Nie ma, dziura jest. Jest dziura. Natomiast to jakby ona rozumie, że podróż była długa, zmęczona była i tak dalej, może przespała i... Kontynuuje jakby ten wątek z życia dalej, tak? I teraz czeka na nich. Spotkała ich tam. Wiemy, tak, że to oni są wszyscy hologramy. Przyjechali, tak, ale później jakby on musiał coś załatwić, ten mąż. I, tak. I dzięki temu można było ją w pewien sposób zmuszać do tego, żeby ją zaangażować w kolejne życie, żeby ją życia. popchnąć, tak. Powiedz od tamtego momentu, ile razy się wcielała? 17. 17. Wcześniej już żyła na Ziemi. Ile razy? 4. Czy w tych 17, dzisiejsze jest 17, czy w tych 16 wcieleniach udało jej się spotkać męża i syna? Nie, choć patrząc z jej perspektywy jakiegoś na przykład życia czy różnych żyć, jej się wydawało, że spotyka i potrafiła się zaangażować w jakąś relację, wejść do kogoś za mąż, urodzić dzieci, to jej pozwalało prowadzić normalne życie, które często czy praktycznie zawsze kończyło się rozczarowaniem. Czy te właśnie, takie miała wrażenie, że spotyka, tak jakby wyczuwała, czy tutaj działały już te implanty, którymi manewrowały insektoidy? Tak, to jest właśnie implant, który Aha. pobudzony daje spojrzenie, że to jest ten właściwy człowiek. Dobrze. Spójrzmy jeszcze na to serce, które się rozerwało. I chciałabym tam zobaczyć, odkoduj. Poproś Marysię, żeby odkodowała, jakie tam były emocje w tym sercu. Co spowodowało to rozerwanie? Wiemy? To poczucie straty, to jest bardzo trudne do wytłumaczenia, bo poczucie straty, które natychmiast ona ukrywa, że ona nie traci. I ten strach o to, że szok jakby niech i od razu wyparcie. Że synek nie zginął, że mąż, że się nic nie stało, że oni są dalej szczęśliwi. Natychmiast wyparcie. Wyparcie. Dobrze. O to mi chodziło, żeby to sprawdzić. Wiemy, że miała w sobie olbrzymie pokłady szczęścia, które odczuwała, i w tym szoku dostała takiego olbrzymiego uderzenia. A teraz szczęście przez nią przecieka. Aha. Dlatego, że ona potrafi być radosna, ale w taki sposób uciekło mi to porównanie. W każdym razie
radość chce się uwolnić, ale jest tłumiona i wchodzi w nogi jako takie właśnie, jako coś takiego, że czujesz, że coś się stało gdzieś na drodze, nie? Że ktoś jedzie i coś się stało i nie wiesz, o co chodzi. I to powoduje transformację tej radości w to. Zabiera tą radość z niej. Dobrze. Powiedz mi, to wracamy do tu i teraz. Znamy mniej więcej całą historię. Wracamy do tu i teraz. Zapytaj Żanetę, czy to wszystko widziała? Tak, widziała to. Aha. Czy jest świadoma tego, co się stało? Czy w dalszym ciągu jest w takim trochę szoku, stracie, strachu i wypaczu? No nie chcę tego przyjąć. Nie chcę przyjąć, dobrze. Nie, on to w milczeniu na to patrzy, ale tak jakby to nie o niej było. Dobrze. Sprawdź w takim razie, chciałabym, żebyś sprawdził, czy DNA Żanety zostało w jakiś sposób, w jakikolwiek sposób zaingerowane. Tak. W jakim procencie? W jednym. 1%. Dobrze. Kiedy to się stało? Czy to się już wtedy stało, czy to było w trakcie kolejnych wcieleń? W trakcie. Można powiedzieć, że w zeszłym wcieleniu. A tak utrzymywano ją i jakby bardziej utrzymywano ją w tym stanie cały czas. A teraz można będzie, wydaje się, jeszcze bardziej rozszerzyć tą ingerencję. Okej. Jaki to, ta ingerencja, jaki ma wpływ na jej życie w fizyczności? Ona ją, można by było powiedzieć, ogranicza. Na różnych płaszczyznach. Ale jednocześnie to, że ona to wypiera tamte sytuacje, wypiera też to, że ta ingerencja jest i jej nie zauważa. Przez to w ograniczeniu nie zauważa wszystkich ograniczeń. I dzięki temu chce trwać i chce spełniać się w życiu i podejmuje jakieś działanie, próby przynajmniej. Chociaż, tak jak wcześniej zauważyłaś, bardziej to działanie koncentruje na innych niż na sobie. Dokładnie. Dobrze. Chciałabym, żebyśmy spojrzeli na ten moment, kiedy decyduje się zejść jako Żaneta. Chciałabym, żebyś mi powiedział, czy to jest jej wolna decyzja i suwerenna, czy ona już jest i tak, już tak zaprogramowana, że dostaje garnitur, dostaje ciało. Tak, dostaje i dostaje wizję, że ona wraca, nie wiem, do domu, czy że to wszystko jakby będzie mogła odtworzyć. No, niestety odtwarza z innymi ludźmi w innym miejscu i inny scenariusz. I tak było też przez pewnie te pozostałe wcielenia. Tak. Czy to te zdrady i oszustwa, Żaneta mówi, że zdrady i oszustwa znajomych, bliższych i dalszych, rodziny, czy w tym scenariuszu, które dostaje, jest takie uwarunkowanie na to życie? No, uwarunkowanie, czy można też to było porównać z przyzwoleniem. Nie jej przyzwoleniem, ale jakby wpisanie w niej to właśnie, że pewnego rodzaju zdrada towarzyszy jej, a ona na nią nieświadomie pozwala. Jest też często wykorzystywana przez bardzo bliskich, znajomych, dalszych, koleżanki, męża. Czyli to jest to konsekwencja tego. Tak. Tak, bo ona jakby widzi w tych ludziach kogoś innego. Albo nie widzi ich prawdziwych intencji, bo zobaczyć nie chce, bo jest jakby zafiksowana na tym oczekiwaniu i chce jakby cały czas być w gotowości, nieść pomoc i być oparciem. Mała asertywność w stosunku do osób bliskich, w zasadzie bierność i poświęcanie się rodzinie, tak jakby jej nie było. No tak, bo ona to poświęcenie ma naprawdę tam wpisane.
Głęboko. W siebie, tak. Tak sama stwierdziła, bierze na siebie bardzo dużo i w zasadzie za dużo obowiązków. Jest ciągle przemęczona. Nie może się skupić. No musi, bo jest tam w tej przestrzeni sama. Zmaga się z nią i dopóki rodzina się nie scali, wszystko jest na jej głowie. To, na jej to jest przełożenie wręcz jeden do jednego na życie fizyczne. W niektórych sytuacjach. Chce się uczyć, ale uczy się powierzchownie, nie wierzy w ogóle. Brak wiary w siebie, we własne możliwości. Ale też mówi, że ludzie w nią nie wierzą, w jej umiejętności nie wierzą. Bo intencja tej nauki jest dość przewrotna w niej. Ona chce zająć czymś właśnie tę uwagę. I stąd to nie jest intencja, która wynika z jej prawdziwej potrzeby. Dobrze. Więc nie idzie za tym i nie, jakby no, nie wchłania tej wiedzy, tylko właśnie tak, żeby coś ugasić w sobie. Darku, mamy pozwolenie Żanety. Teraz za jej przyzwoleniem chciałabym, żebyś poprosił ją, żeby wyłączyła wszystkie elementy, które są w niej, a które do niej nie należą. Te wszystkie implanty. Gotowa jest? Tak. Na 1, 2 i 3 już. Ma wyłączyć. Począwszy od tego implantu, który każe jej widzieć tak, a nie inaczej. I odczuwać. Powiedz mi, w momencie, kiedy wyłączyła, czy coś się zmieniło w Żanecie? Bardzo dużo się zmieniło. Nareszcie się zmieniło. Zaczyna do niej docierać, bo wtedy tak jakby ktoś film jej wyświetlił, ale film nie o niej. Teraz jakby już nie może wypierać. Dobrze. Okej. Poproszę, żeby w takim razie wezwała wszystkich, którzy korzystają z jej energii i wszystkich, którzy używali jej ciała subtelnego, żeby włożyć jej te wszystkie implanty. Jest gotowa? Niech ich wezwie. Na 1, 2 i 3 już. I kto się zjawił? Takich insektoidalnych stworów. Jest też taka modlicho za nimi i dwóch szaraków. Dobrze. Kto jest szefową? Jest to modlicha? Tak, ona za nimi stoi. Wszyscy mają stanąć w jednym szeregu. Modlicha po środku. Po jednej stronie dwa insektoidy, po drugiej dwa szaraki. Tak mają stanąć. I teraz, Darku, chciałabym, żebyś sprawdził, czy na tej modliszce się to wszystko kończy, czy jeszcze jest w hierarchii ktoś wyżej. Spójrz z odległości, z perspektywy na całość. I na niej się kończy. Na niej się kończy, czyli ona jest tutaj. Dobrze. Darku, zblokuj całe towarzystwo, pamiętając o tym, że modliszki lubią bardzo manewrować i manipulować obrazem i informacjami. Zblokuj tak, żeby nie mogli tego robić. I teraz chciałabym, żebyś powiedział mi to, co powiedziałeś na początku, że masz takie wrażenie, że są dwie linie czasowe. Spójrz tak na to. To bardziej chodzi o to, że właśnie ona żyje na tamtej linii jeszcze, w tamtym wydarzeniu, a ją przenieśli do linii tak jakby równoległej, którą moderują. Ustalają dla niej, a jakby tamta jest niedokończona. Tak jakby została tam. Czyli są w sumie dwie linie. Nieźle manewrują tymi liniami. Ona jest cały czas na tamtej niedokończonej linii. Na zamkniętej linii, tak jakby ją zamknęli tam i jakby połączyli to z bieżącą, mogąc właśnie tam to wydarzenie, ten szok, który wywołał, wykorzystywać przy
konstrukcji kolejnych żyć. Okej, okay, dobrze. Dobrze. Mamy mniej więcej. Czy Żaneta to wszystko widzi? Tak, zaczyna bardzo. świadomość Tak. pracować? No dobrze. To zapytaj ją, czy ma jakieś pytanie do modlitwy. Czy chciałaby się czegoś dowiedzieć konkretnego? No ma jednak jeszcze wyprany, że tak powiem, wybraną głowę, bo się pyta cały czas, gdzie oni są. Cały czas jeszcze sprawdź, gdzie jest w niej ten program, który został włożony. Wiemy, że były implanty, ale też... To się wpisało, bo w jej komórki. Jej komórki. Tak, całe ciało właśnie jakby jest przekonane, czy było przekonane. Ona stopniowo to rozwala ten program, ale tak jakby może chciała się upewnić. Aha, czy przypadkiem nie jest to jakimś błędem? Dobrze. Poproszę ją, żeby wyjęła wszystkie, dokładnie wszystkie obce elementy, które ma w sobie, na 1, 2 i 3. Przerzuciła to na modliszkę. Modliszka się ubiera teraz w te. Bezdotykowo implanty wchodzą w modlicha. Czy jest jakaś zmiana w zachowaniu modliszki? Tak. Co robi? Pierwiastek kobiecy się w niej obudził? Uaktywnił i ona zaczyna mieć tęskne spojrzenie i zaczyna mieć ochotę zorganizować tą przestrzeń. Proszę bardzo. Takim tęsknym wzrokiem patrzę. To ciekawe dosyć. No bo ten implant miał takie zadanie, wywoływać właśnie oczekiwanie albo właśnie widzieć w jakiejś istocie no, ten kogoś obiekt. Bliskiego. Tak. Ale nie sądziłam, że modlicha jest taka romantyczna. Ona nie jest, ten implant każe jej być. Jej. Dobrze. Okej. Sprawdź, poproś teraz Żanetę, żeby sprawdziła oprogramowanie, czy jeszcze w dalszym ciągu jest w niej jakiś program. Powiedziałeś, że głęboko to wyszło w komórki. Przekonanie lub schemat myślowy. Chciałabym, żeby za moment usunęła to z siebie. Będzie umiała to zrobić? Tak. Świetnie. Na 1, 2 i 3 niech to usunie. A teraz chciałabym, żeby podniosła sobie częstotliwości. Optymalnie. Tak, żeby poczuła w sobie radość. Niech to zrobi. Zrobiła? Tak. Dobrze. Teraz niech mi pokaże, gdzie jest jej energia, która jest poza jej ciałem subtelnym. Niech mi zaświeci energię. Gdzie ją znajdujemy? Głównie w bazie modliszek, czy tej modliszki, w tej technologii, w oprogramowaniach. Oni robią jakieś oprogramowania, tak, z tej energii. Sprawdź, Darku, odkoduj z modlichy, czy Żaneta była używana jako inkubator w trakcie tych kolejnych wcieleń? Tak. W tym życiu też? Była, tak. Aha. Ile to jest takie coś, jakby ją bardzo łatwo było przekonać, żeby pielęgnowała to, co w niej zaszczepiono, jakby pobudzano jej właśnie na tą energię, żeby ona nosiła w sobie tego embriona. Okej. Okay. Ile tych embrionów przez te wszystkie wcielenia do dzisiejszego i w tym życiu ile wyprodukowała? 27. 27. Wszystkie przeżyły? Nie. 11 przeżyło. Pracują przy tym projekcie? Pracują przy Żanecie? Nie. Są 11. zahibernowane i czekają na nową wersję jakby oprogramowania, świadomości. Okej. Okay. Dobrze. Poproś Żanetę, żeby teraz wykasowała całą energię, która jest poza nią. Pamiętając o tej bazie danych, ma wykasować wszystko,
bo wykasowasz też energię, która została użyta do wykreowania embrionów. To ma wszystko wykasować. Energia, która była jej energią wykorzystana, ma zostać całkowicie wykasowana. 1, 2 i 3, już. Zrobiła to? Tak. Jak się czuje? Lżej i bardziej w sobie. Dobrze. Dobrze. Pokaż jej ingerencję w DNA. Czy już jest świadoma tego? Jest. Jest. Chcę nad tym popracować? Tak. Okej. Ale mamy tutaj te dwie linie czasowe, więc trzeba będzie zacząć od tej niedokończonej linii czasowej. Czyli wracamy do tamtego momentu, w którym zatrzymała się Marysia. Zgadza się na tamtej linii czasowej? Tak, to jest coś takiego, to mi się kojarzy z czymś takim, jak ta linia byłaby składem pociągu. No i idziesz, zaczynasz iść od ostatniego wagonu do początku składu i dochodzisz do pierwszego wagonu, gdzie dalej już nie ma kolejnego, więc już nie masz gdzie iść. Koniec. Wracasz, czy cały czas nie, jesteś stoisz, na tym wagonie? Chcesz iść do przed siebie, a że tam nie możesz, a że i twoją świadomość, energię przeniesiono do drugiej linii, to tam czekasz, a tutaj kontynuujesz nieświadomo tą wędrówkę przed siebie. Okej. Okej, czyli świadomość jest na tej drugiej linii. Część świadomości, albo inaczej. Tam świadomość jest utrwalona i uniemożliwia jej się wyjście poza to ograniczenie, które ją trzyma. Jest to skopiowane, ustawione w drugiej linii, ale tutaj się warunkuje tą świadomość innymi wydarzeniami i doświadczeniami. Bardziej się ją właśnie programuje, uzupełnia się ją i obwarowuje jeszcze czynnikami. Dobrze, dobrze. Przejdźmy jeszcze do tej, znaczy tu, gdzie jesteśmy, tu, gdzie opisałeś tak barwnie, że to jest ten pociąg, ona jest jakby zablokowana w tym ostatnim wagonie i w zasadzie nie ma, nie bardzo wie ani gdzie, ani jak. No do przeszłości nie bardzo, bo nawet chcę pomyśleć. Tak jakby ta sytuacja szokowa ją tam zatrzymała, unieruchomiła wręcz. Dobrze, będę chciała z tamtą Marysią porozmawiać. Jest ten fragment świadomości tam w niej? Tak. Dobrze. Mogę z nią porozmawiać? Tak. Marysiu? Słucham. Pamiętasz nas? Spotkaliśmy się już? Nie. Nie pamiętasz nas. To w takim razie opowiem ci, co się takiego wydarzyło i dlaczego tu jesteś. Chcesz tego posłuchać? Darek stworzy taki obraz, ramy, w których zobaczysz wszystko, co się wydarzyło. Będę potrzebowała twojej pomocy. Pokażę ci ciebie w przyszłości i powiedz mi, czy rozpoznajesz siebie w Żanecie. Spójrz. Czy to jesteś ty? To ja. Aha. Całkowicie ty? Tak. A teraz pokażę ci, gdzie jest tak jakby druga część twoja. Tak jakbyś była w innym świecie. Spójrz na te ramy. Zobacz. To jesteś ty? Na tej drugiej linii czasowej? Tak. Nie dziwi cię, że jesteś w tylu miejscach naraz? Dziwi. No właśnie. Bo powinnaś być w jednym miejscu. Ale ja czuję, że jestem w jednym miejscu. Ale ja ci pokazuję, że nie jesteś. Bo w tobie jest tylko to odczucie, że jesteś. Ale nie ma odczucia, że tam jestem. Aha. Spójrz,
Sprawdź swoją głowę i powiedz mi, czy tam wyczuwasz jakiś implant, coś, co każe ci myśleć, że jesteś w jedności, a w niej nie jesteś. Czuję się, jakbym była w błysku Aha. flesza wewnątrz i ten błysk się nie kończy. I jesteś cały czas zamknięta w tym błysku. Tak. Chcesz się uwolnić z tego? Ale gdzie wtedy trafię? Trafisz tu, gdzie byś być powinnaś. Ale nie wiem, gdzie to ma być. Pokażę nie czuję ci. Tego. Nie czujesz tego, bo jesteś w szoku. Jesteś w tym błysku. Ten błysk powoduje, że jesteś tak, jakbyś w fotonach była zamknięta. Jakby twoje fotony zostały zatrzymane i nie mogą się ruszać. A ja ci pokażę jeszcze. Pokazałam ci drugą linię czasową. Tam jest część twojej świadomości. Pokażę ci jeszcze, gdzie jesteś w fizyczności. Jesteś w 2021 wieku. Spójrz na Żanetę. To jesteś ty. Tak jakbyś była w trzech miejscach naraz. A trzeba to zebrać do kupy. Marysiu, powiedz mi, czy chcesz się uwolnić z tego błysku, z tego szoku, z tego zatrzymania cię i w pewnym sensie uwięzienia cię w tym miejscu. Tak. Dobrze. Dobrze. W takim razie będę chciała, żebyś teraz otworzyła sobie portal o nieco wyższych częstotliwościach niż ty wibrujesz. Darek ci pomoże. Pomoże ci w otwarciu tego portalu. I za moment zdecydujesz, że chcesz tam wejść. Zdecydujesz, tak? Tak, zdecyduję. Dobrze. Ale przechodząc do tego portalu, będę chciała, żebyś wykasowała wszystką energię, całą energię, którą gdziekolwiek zostawiłaś na planie ziemskim. Wszystką. W momencie, kiedy powiesz, cała energia jest wykasowana, ona się wykasuje. Pamiętaj o tym. Obojętnie, czy to będzie ślad na ziemi, czy to będzie ślad na planie ziemskim, ale na przykład w miejscach, gdzie ty byłaś, gdzie siedziałaś, gdzie żyłaś. Zrób to. Przechodzisz do tego portalu i wykasowujesz całą energię, którą zostawiłeś już. Powiedz mi, jak się tu czujesz? Odczuwam spokój. Dobrze, dobrze. Będę chciała, żebyś z tego miejsca otworzyła sobie kolejny portal o jeszcze wyższych częstotliwościach. Potrzebujesz pomocy Darka? Czy będziesz umiała sobie otworzyć? Chyba będę potrafić. Świetnie, otwórz. Przejdź. Dalej czujesz spokój? Chciałabym, żebyś czuła pełnię siebie. To powtórz jeszcze raz ten manewr. Otwórz sobie kolejny portal o wyższych częstotliwościach. Chciałabym, żebyś osiągnęła częstotliwość swoją, prawdziwą, twoją, naturalną. Na 1, 2 i 3. Znalazłaś się w takim miejscu? Tak. Dobrze. Świetnie. W takim razie zamknij portal. Już. I zostaw mnie z Darkiem. Darku, rozłącz się. Jak się czujesz? Dobrze. Powiedz mi, czy coś stało się z tamtą linią czasową? Tak, scaliłaś. Scaliłaś się. Okej, dobrze. Dobrze. Bardzo dobrze. W takim razie mamy ten element zamknięty. Nie mamy rozdwojenia linii czasowej, co jest dobrym objawem. I teraz, ponieważ nastąpiła ta ingerencja w DNA, będę chciała spotkać Marysię, kiedy jest wolną istotą. Niesamowicie szczęśliwą w swojej naturze, w swojej naturalności. Chcę ją taką zobaczyć. Cofamy się.
Jest? Kiedy to jest? Wtedy, kiedy już ma męża i synka? Czy jeszcze wcześniej? Kiedykolwiek wcześniej, przed tym wydarzeniem. Dobrze. Dobrze. W takim razie pozwól mi w tamtym momencie, kiedy jest najszczęśliwszą istotą pod słońcem, z nią porozmawiać. Mogę? Tak. Marysiu? Słucham. Dzień dobry. Witaj. Rozpoznajesz mnie? Rozpoznajesz mój głos? Głos, tak. Aha, a Darka rozpoznajesz? Spotkaliśmy się już wszyscy. Tak. Świetnie. Dobrze. Jak się czujesz? Dobrze, wspaniale. Jesteś szczęśliwą istotą? Tak. Powiedz mi, jak wibrujesz w tej szczęśliwości? Jak wysoko? Wibruję pięknym swoim, piękną naturą, światłem. Dobrze. Okej. Pokazywałam ci już, nie wiem, czy pamiętasz, wszystkie wydarzenia, które z tego miejsca, od tego momentu się wydarzyły, do tego dnia, w którym jesteś jako Żaneta dzisiaj. I od ciebie teraz będzie zależało, bo my jesteśmy tutaj właśnie dlatego, że Żaneta nas poprosiła o pomoc. Coś się nie zgadzało w jej życiu. Bardzo się musi, no może nie męczyć, ale ma bardzo trudne w pewnym sensie życie. Dziwnie uwarunkowane. Musi pokonywać cały czas pewne trudności. I dlatego tu dzisiaj jesteśmy z tobą, przy tobie. Ty jako Maria, Marysia. I kiedy spojrzysz na Żanetę, powiedz mi, czy jest w tobie wola i chęć zmiany jej warunków życia? Swoich warunków życia. Tak. Dobrze. Ja ci wytłumaczę tylko, dlaczego musimy działać z tego miejsca. Dlatego, że nastąpiła pewna ingerencja w DNA. Ona nie brzmi groźnie, ale ona jest poważna. 1% to jest sporo. Przez to można decydować w życiu Żanety i nie są to jej decyzje. Jest to duża manipulacja. Okej. W takim razie, jeśli jest w tobie taka decyzja, będę chciała się z tobą spotkać za moment w 2021 jako Żaneta. Zgadzasz się na to? Tak. W ten sposób przeskoczysz to wszystko, co mogłoby się wydarzyć, czyli jakąkolwiek ingerencję w twoje DNA, jakąkolwiek ingerencję w pewne rozszczepienie świadomości lub przesunięcie świadomości. Przeskoczysz też i wykasujesz jakiekolwiek embriony, które mogły powstać z twojej energii. Gotowa jesteś? Tak. No w takim razie ja liczę. 1, 2 i 3. Spotykamy się w 2021 i witaj, Żanetko. Witaj. Jak się czujesz? Wspaniale. Jak odczuwasz swoją wibrację? Powiedz mi. Bardzo wysoko. Świetnie. Czujesz to szczęście i radość, którą nosiła w sobie Marysia? Tak. Dobrze. Stację. Świetnie. Bardzo dobrze. Podnieś sobie jeszcze częstotliwości i zharmonizuj wszystkie swoje energie. Tak, żeby płynęły równo. Zrównoważone. Bez zakłóceń, bez żadnych blokad. I zostaw mnie z Darkiem. Darku, rozłącz się. Wróć do swojego oddechu. Jak się czujesz? Dobrze. Okej. Powiedz mi, jak Żaneta wygląda. Pięknie, naprawdę. Emanuje takim delikatnym światłem. Dobrze. Takim nienachalnym, takim przyjemnym, bardzo pięknym. Okej. Bardzo dobrze. Czy ma w sobie jakiekolwiek implanty? Nie. Nie ma. Czy są gdzieś w okolicy
Szaraki, modlichy, insektoidy? Nie. Nie. Ale wiemy, że była tam olbrzymia trauma, która spowodowała rozerwanie jej serca. Więc będę chciała, żeby teraz, tu już, tu i teraz, nie będąc zaingerowaną w DNA, żeby Żaneta wyczyściła swoje ciało ze wszystkich traum, wyczyściła ciało ze wszystkich pamięci komórkowej, cokolwiek tam się zagnieździła, co mogłoby jej dalej przeszkadzać w jej życiu i w jej patrzeniu na życie przede wszystkim. Może to zrobić? Na 1, 2 i 3. Niech sprawdzi, jak wygląda teraz jej serce. Czy jest gładkie? Tak. Bardzo dobrze. Okej. Ale jeszcze niech sprawdzi, czy gdziekolwiek w jej ciele jest jakikolwiek pozostałość lub ślad po takiej umowie z insektoidami. Niech sprawdzi, czy ma to w sobie. Nie. Nie. A teraz niech sprawdzi, czy w momencie, kiedy przechodziła do 2021, wykasowała też umowę, którą modlichy miały. Tak. Zrobiła to. Świetnie. Dobrze. A teraz poproś Żanetę, żeby przywołała wszystkie istoty ludzkie, z którymi powiązała się energetycznie. I sprawdzimy, czy jeszcze to powiązanie energetyczne jest. Wszystkie od tamtego życia jako Marysia do dzisiaj jako Żaneta, poprzez wszystkie wcielenia. Niech przywoła wszystkich. W zasadzie to tylko jakieś niewielkie już połączenie z tymi swoimi chłopakami. Aha. Natomiast tak jakby przeskakując stamtąd, te wszystkie to, co zaistniało na tej linii, przestało istnieć. A świetnie. Tutaj ona jakby to połączenie ma tak jakby chciała się finalnie już uwolnić i uwolnić ich od siebie. W sensie... Świetnie, dobrze. Bardzo dobrze. To w takim razie przywołała tych swoich chłopaków, męża tak. i syna? Mhm. Czy pojawili się w jej życiu dziś? Nie. Nie. Czy mają ciała na ziemi? Tak. Dobrze. Niech w takim razie Żaneta przekaże im informacje i wytłumaczy, dlaczego ich wezwała. Bo jeszcze są jakieś pozostałości, jakieś nici energetyczne, które są między nimi. Nawet nie spotykając się, czują to gdzieś wewnątrz, to rezonuje. Nawet mogą być tysiące kilometrów oddaleni, a jest ten wpływ. Poprzez ten wpływ gdzieś tam insektoidy mogą dalej próbować ingerować w ich życie. Wytłumaczyła im? Tak. Dobrze. To teraz prośba do Żanety, żeby zlokalizowała emocje, uczucia, odczucia, przekonania, na których mogły te więzy pozostać. I niech mi powie, co to są za emocje. Z nimi teraz jakby nie ma tego typu emocji. Bardzo chcę wyczyścić. Tak. Dobrze. Bardzo dobrze. Czy chłopaki zrozumieli, na czym to wszystko polega? Tak. Są gotowi na to, żeby już odłączyć, to znaczy w tym momencie Żaneta odłączy się całkowicie od nich. Oni mogą zrobić to samo ze swojej strony, ale to jest ich decyzja. Poproś Żanetę, żeby kiedy policzę do trzech, swoim światłem rozpuściła te resztki połączeń. Gotowa? 1, 2 i 3 już. Rozpuściła? Nie ma powiązań? Nie. Świetnie. Oni zrozumieli to wszystko? Tak. Dobrze. Czyli nie łączy ich już nic, nie będą się ciągać ani rezonować ze sobą. Niech ich wypuści z tej przestrzeni już. Okej.
Dobrze, mamy jeszcze kilka pytań, niedużo. Żaneta jest gotowa, żeby na nie odpowiedzieć? Tak. Cielesności powiedziała, że ma duże kłopoty finansowe, spłaca kredyty, prowadzi zakład, biznes, a jednocześnie zajmuje się też innymi aktywnościami, ale też czuje się upokorzona. No to trochę właśnie jest obraz tego, co tam ona odczuwała w tamtej przestrzeni. Tak. To tylko można uzupełnić to, ten kłopoty finansowe, tak jakby faktycznie ona była, miała przekonanie takie, że no w pewien sposób była zależna od męża, to nie jest dobre słowo, ale że to mąż ogarniał tą sferę, on był właścicielem tego majątku, ona była jego żoną, ona dbała o dom, a on jakby to miał się tym wszystkim zajmować. Przez to, że ona, że Żaneta w ogóle podjęła się tego typu zadań czy doświadczeń związanych z prowadzeniem biznesu, właśnie wynika to, że ona jakby chciała kontynuować to, ale ta blokada na efekt była bardzo wyraźnie. Jak teraz będzie wyglądało? Zmieni się to? Tak, to tej blokady nie ma. I nie intencja ma w ogóle robienia czegokolwiek będzie zupełnie inna. Tak, prawdziwa. Nawet jeśli podejmie decyzję, żeby coś zakończyć, to będzie jej, a nie sterowane gdzieś z zewnątrz. O to chodzi. Tak, to ma być jej decyzja. Dokładnie. Okej. No dobrze. Poproś, sprawdź i zapytaj, czy już ma wiarę w siebie i we własne możliwości? Ma, tak. Niech wzmocni to jeszcze i poproś ją, żeby wzmocniła swoją asertywność. Do wszystkich, ale w dużej, szczególnie w stosunku do bliskich, bo to oni ją najczęściej wykorzystywali. Niech sobie wzmocni asertywność. Poczucie własnej wartości, poczucie własnej godności, całkowitej akceptacji siebie i poczucie bezpieczeństwa i zaufania do siebie. Niech to wszystko wzmocni. I chciałabym, żeby to poczucie własnej wartości i poczucie we własne możliwości było odczuwalne w jej przestrzeni, tak? Żeby ludzie, patrząc na nią, nie mieli wątpliwości, że Żaneta ma umiejętności, potrafi robić to, co chce i robi to doskonale. Niech to wzmocni. I najważniejsza rzecz, chciałabym, żeby Żaneta wzmocniła tą miłość do siebie. To nie ona ma tylko i wyłącznie służyć innym, opiekować się innymi, ale teraz jest czas, żeby Żaneta się zaopiekowała sobą, pokochała siebie w każdej swojej komóreczce. Pokochała do nieprzytomności. Miłość po prostu fantastyczna. Niech to zrobi. I niech poczuje to. Niech wyśle sobie od razu sygnał i energię tego odczucia do ciała fizycznego. Tak, żeby poczuła. W końcu. No dobrze. Żaneta też powiedziała o nawracających chorobach, zwłaszcza narządów płciowych. Czy była jakakolwiek przyczyna ezoteryczna tego? Tak. Te blokady energii, utrzymywanie w pewnych stanach, wpływanie na poziomy energetyczne, utrzymywanie w ogóle w świadomości pewnego rodzaju w tamtej sferze odrzucenia czy oczekiwania właśnie miały na to wpływ. Czy teraz energia płynie prawidłowo, bez zakłóceń? Tak. Dobrze. Mówiła też o bólach kostnych, kręgosłupa, lewa strona ciała, dosyć obciążona.
Ból pięty, jakby miała wbijane coś ostrego w pięty. No tam niestety ta energia transformowanej tej radości płynęła właśnie w dół, obciążając głównie tył i dolne partie ciała. Dobrze. Janeta też mówiła, że chciałaby poprawić relacje z dziećmi. Ma dwójkę fajnych dzieci, ale jedno rozpoczyna bunt nastolatka. Córka z kolei już zaczyna taką dorosłość, ale też jest jakiś w niej bunt. I mówiła, że właśnie tu mogą być, zdarzają się jakieś niesnaski, jakieś być może konflikty. Chciałaby poprawić relacje z dziećmi. Jak to będzie teraz wyglądało, kiedy zmieniła swoją linię czasową? Poprawi, bo też zupełnie inaczej te relacje będą wyglądać. Bardziej zrozumie i siebie, i dzieci, i energetyczne zależności, które już jakby nie towarzyszą, nie będą ich pobudzały do tego typu właśnie sytuacji. Dobrze. Bardzo dobrze. Darku, poproś Żanetę, żeby bez przywoływania zerknęła na tych wszystkich, którzy ją do tej pory wykorzystywali, oszukiwali i zdradzali, żeby zobaczyła, czy ma jakiekolwiek powiązania z nimi. Nie. Nie. Dobrze. Okej. Żaneta też prosiła, żeby zaprosić kilka osób, kilku najbliższych jej istot ludzkich do swojej przestrzeni. Może to zrobić? Jest teraz ten moment. Chciałabym, Może. żeby ja wymienię, a żeby sprawdziła, czy to są rzeczywiście te istoty. Mama, która nie żyje. Tata, który jest obecny w życiu Żanety. I syn, córka, były mąż. Są wszyscy? Jak Tak. patrzą na Żanetę, powiedz mi, jak ją teraz widzą? No, jakby była naprawdę inną osobą, takim zjawiskiem, pięknym, którego wcześniej nie widzieli. No dokładnie. Wcześniej to był taki koń pociągowy, który ciągnął za sobą mnóstwo wagoników, a czasami musiał je pchać przed sobą. Chciałabym, żeby teraz pokazała dokładnie swoją naturę. Zresztą ją widzą. Jeśli chce im przekazać informacje i wiedzę z tej sesji, to może to zrobić. I jeszcze pytanie, czy mama ma ciało na ziemi? Tak. Ma. Dobrze. Okej. No to w takim razie, jeśli jest gotowa, może teraz wymienić się z rozmowę jakąś przeprowadzić, to co chce im powiedzieć, może to zrobić na głos, może to zrobić telepatycznie. Oni też mogą się w ten sposób komunikować ze Żanetą. A jak będzie gotowa, to poprosi ich, żeby opuścili jej przestrzeń. I daj mi znać, kiedy wyjdą. Już. Zapytaj Żanetę, czy chciałaby sobie coś przekazać. Sobie, która siedzi z nami w cielesności, tu na Skype'ie. Tak, to powiedzieć, że jest wdzięczna, że cieszy się, że kocha siebie i że wspiera siebie całą sobą. Powiedz mi teraz, Darku, jak wygląda połączenie między ciałem subtelnym a fizycznym? Jest naprawdę bardzo silny. Świetnie, bardzo dobrze o to chodziło. Okej. No i teraz kolejne pytanie, czy Żaneta chce zostać tu, czy sobie chce otworzyć inną przestrzeń? Chcę otworzyć. Bardzo dobrze. Za moment przejdzie do własnej przestrzeni. Zacznie ją sobie meblować tak, jak lubi. Ustawiać tak, jak chce. Spokojnie może już zacząć kreować i sprawdzać swoją sprawczość. Ale dodatkowo niech sobie wzmocni obfitość w jakiejkolwiek dziedzinie sobie życzy. Czy to właśnie w dziedzinie
umiejętności, które zdobyła i zdobywa, bo lubi się doszkalać. Czy to w relacjach z najbliższymi i z innymi? Czy to w dziedzinie finansowej? Wszędzie może sobie tą obfitość wykreować. Żaneta już to wie. Będzie pamiętała o tym, że ta miłość do siebie jest najważniejsza? Tak. Dobrze. Jak będzie gotowa, żeby już zamknąć swoją przestrzeń, to daj mi znać. Jest. Jest. Dobrze. Darku, ty jesteś gotowy do powrotu? Tak. Tak. Poproś Żanetę, żeby zamknęła już za sobą drzwi, a ty rozłącz się i odłącz się całkowicie od Żanety. I rozłącz się i odłącz się całkowicie od wszystkiego i od wszystkich, cokolwiek było w tej sesji. Bo ciebie to w żaden sposób nie dotyczy i wyrzuć jakąkolwiek energię lub ślady energii z tej sesji. Po prostu wypuszczasz to wszystko. Za moment otworzysz własną przestrzeń, wrócisz do swoich parametrów, tam gdzie jest ci zawsze najlepiej, doskonale. A na jeden podniesiesz sobie wibrację, podnieś je i poczuj, jak pięknie wibrujesz. Całkowitą akceptacją siebie, miłością do siebie, zaufaniem. Poczuj to. A na dwa weź głęboki oddech i poczuj energię i moc swojego oddechu, który jest piękną energią, płynącą przez całe twoje ciało, dociera do każdej komórki w ciele fizycznym, regeneruje ją i sprawia, że wszystkie komórki są w wyśmienitym nastroju. Weź jeszcze jeden głęboki oddech i poczuj powoli swoją cielesność, bo powoli wracasz do siebie, wracasz do swojego ciała, powoli wracasz do tu i teraz, możesz już poczuć, poruszać palcami rąk i stóp, tak żebyś poczuł swoje ciało i posłuchał bicia swojego serca. I czujesz w sobie tą pełnię zdrowia, pełnię regeneracji, witalności. Ja za moment powiem trzy, a to już całkowicie powrócisz do własnego ciała, do tu i teraz i będziesz mógł otworzyć oczy. Dzień dobry, Darku. Dzień dobry, Halino. O, jak ładnie wróciłeś. Żanetko, wrócisz do nas głosowo? Tak, wrócę z miłą chęcią. Jak się czujesz? Po prostu pracowałam razem z Darkiem w momencie, kiedy Marysia postanowiła się połączyć z Żanetą. Napłynęły mi łzy do oczu. A w chwili, kiedy linie były scalane, to po prostu poczułam zawroty głowy. Dobrze, że siedzę, bo inaczej bym się chyba przewróciła. I jeszcze teraz mam taki lekki, delikatny szok. Po prostu pracowałam razem z Marysią i z wami. No, dziękuję wam bardzo. Niesamowite przeżycie. Cudownie. Cieszę się bardzo. Dobrze. Za moment wyłączę nagrywanie, Żanetko, ale powiedz mi, czy podzielisz się sesją? Tak, tak. A czy możemy pokazać twoją twarz? Tak. Cudnie. Dziękujemy ci bardzo za zaufanie, za tę wspólną podróż. I jeszcze zapytam Darka, jak się czuje? Jak się czujesz, Dareczku? Nie wiem. Ale fizycznie w porządku? Jesteś powoli? Tak. Dobrze. To ja w takim razie wyłączam nagrywanie, ale jeszcze zostaniemy chwileńkę. Dziękuję bardzo za wspólną podróż. Na razie, pa, pa. Pa.